Ciao a tutti. Dziś pokażę Wam kilka zwrotów, kilka wyrażeń, które wyciągniemy z piosenki autorskiej Lucia Corsi. Piosenka nosi tytuł Cosa faremo da grandi, Cosa faremo da grandi. Lucio Corsi to młody cantautore, czyli piosenkarz, który sam pisze teksty i muzykę i oczywiście wykonuje to. Cosa faremo da grandi to także tytuł płyty. Okładka płyty to obraz, który namalowała mama Lucia. Mama Lucia jest malarką. Wybrałam Lucia i tę piosenkę przede wszystkim dlatego, że podoba się ona wszystkim. Czyli i starsi, i młodsi chętnie tego posłuchają. No i przede wszystkim Lucio śpiewa bardzo wyraźnie, z dobrą dykcją. Jego piosenki to harmonijnie zgrana muzyka i tekst. Są pełne prostoty. Cały tekst przetłumaczony z wyjaśnionymi niektórymi zwrotami oraz linkiem do piosenki na YouTube dostępny jest w PDF-ie. Link do pobrania tego tekstu podam w opisie tego filmu. Cosa faremo da grandi, to znaczy co będziemy robić, gdy będziemy duzi, gdy dorośniemy. Istnieje takie sformułowanie, cosa farò da grande, cosa farò da grande, kim będę, gdy dorosnę. Lucio śpiewa. Buttando nel vento il lavoro di anni. Buttando nel vento il lavoro di anni. Wyrzucając na wiatr pracę lat. Pracę wielu lat. Perché nemmeno da vecchi si sa cosa faremo da grandi. Perché nemmeno da vecchi si sa cosa faremo da grandi. Gdyż nawet na starość nie wiadomo, co będzie się robić, gdy się dorośnie. Takie trochę paradoksalne zestawienie. Perché nemmeno, ponieważ nawet da vecchi, ponieważ nawet na starość, nemmeno da vecchi, nawet gdy będziemy starzy. Ale uwaga, we włoskim słowo nemmeno to tyle, co ani nawet. I w zdaniu jest to jedyne przeczenie. Nemmeno sappiamo, nemmeno sappiamo. A po polsku? Nawet nie wiemy. Mamy tutaj da vecchi i da grandi. To jest taki rodzaj formy bezosobowej. Takie sformułowania bezosobowe. Inna forma bezosobowa, si sa, wie się, si sa. Da vecchi si sa, na starość, tak? Gdy się jest starym, to się wie, albo się nie wie, ewentualnie. Ta forma może przybrać też kształt, na przykład da bambino, da ragazzo, da studente i tak dalej. I znaczy to wtedy, gdy byłem dzieckiem. Da bambino mangiavo la neve. Gdy byłem dzieckiem, jadłem śnieg. Da bambino, da ragazzo. Gdy byłem chłopcem, da studente, gdy byłem studentem. Da bambino, da ragazzo, da studente raczej powiemy, gdy mówimy o konkretnej osobie. Io da bambino mangiavo la neve. Ja za dzieciaka jadłem śnieg. Natomiast da vecchi, da grandi powiemy wówczas, gdy mówimy bezosobowo. Da vecchi na starość, gdy się jest starym. Da grandi, gdy się jest dorosłym, gdy się jest dużym. Da bambini w dzieciństwie. Skorzystam ze znanego cytatu z filmu Leon Zawodowiec, jak widać, gdzie Matylda pyta Leona: La vita è così dura solo quando si è bambini. Życie jest takie ciężkie tylko, gdy się jest dzieckiem. La vita è così dura solo quando si è bambini. Si è bambini. Jest się dzieckiem. Tak? Czyli ta forma bambini, bezosobowa. Można by powiedzieć da bambini w dzieciństwie, gdy jest się dzieckiem. La vita è così dura solo quando si è bambini. Możemy się domyślić, co Leon odpowiada. È sempre così. Jest zawsze taka. I dalej, co tam mamy w piosence? Le conchiglie. Le conchiglie to są muszle. Lucio się zastanawia, skąd się biorą muszle na plaży. Jak te muszle to robią, że przybywają, że docierają.
di che cosa sono fatte le conchiglie e come fanno ad arrivare lungo le spiagge affollate, se dal cielo non scendono scale, se dal mare non arrivano strade. Come fanno ad arrivare? Come fanno ad arrivare? Lungo le spiagge affollate, lungo le spiagge affollate. Czyli jak one to robią, że lądują wzdłuż zatłoczonych plaż, pełnych ludzi. Come fanno a viaggiare? Come fanno a viaggiare? Jak podróżują? Jak one to robią, że podróżują? Czyli come fanno ad arrivare? Jak docierają? Come fanno a viaggiare? Jak podróżują? Te muszle. Le conchiglie. I taki zwrot, który warto znać. Come faccio ad arrivare? Come faccio ad arrivare a? Jak dostanę się? Jak mogę się dostać? Jak mogę dojechać? Gdzieś. Come faccio ad arrivare alla stazione? Jak dostanę się na stację? Wszystko to będzie oczywiście w PDF-ie do pobrania. I na koniec. Batti il cinque. Il cinque to piąteczka. Przybij piątkę. Batti il cinque. Battere il cinque. Battere cinque. Przybić piątkę. No i Lucio w piosence odpowiada, kto przynosi muszle na plażę, ale o tym lepiej posłuchać w piosence i przeczytać w tekście, w PDF-ie, w tłumaczeniu. Batti il cinque, ripartono le mani trasparenti delle onde, che ci lasciano conchiglie, si prendono le orme, buttando nel vento il lavoro di anni, perché nemmeno da vecchi si sa cosa faremo da grandi. Buttando nel vento il lavoro di anni, perché nemmeno da vecchi si sa cosa faremo da grandi. Batti il cinque, przybij piątkę i zostaw komentarz. Jeśli odsłuchacie tę piosenkę i spodoba się Wam, to koniecznie zostawcie komentarz pod tym filmem. Może zaprosimy tutaj Lucia kiedyś, żeby sobie poczytał te komentarze. Batti il cinque i zostaw komentarz. A zatem mamy piosenkę na YouTube, mamy tekst z tłumaczeniem w PDF-ie, link do PDF znajdziecie w opisie tego filmu, a także na wloskiodzera.pl. I jeszcze w tym PDF-ie króciutkie ćwiczenie na utrwalenie pewnych wyrażeń oraz na to, czy rozumiemy tekst piosenki. W PDF-ie podam oczywiście link do tej piosenki. Może wrzucę też tłumaczenie na tekstowo.pl. Zajrzyjcie koniecznie i posłuchajcie piosenki Lucia. Grazie. Ciao. Ciao, ciao.